Źle mówią po polsku. Przeczytam ci takie zdanie na dwa dzisiejszego dnia w Donbasie. No. W radiu to kafem. Źle mówią po polsku. Dyskusja żołuje bali. Na Katarzynie wsiego fronta, od siastia do stancji tam jakiś tamtego, idut dzisiaj, ciażołuje bai. Ciężka wojna tam się teraz dzisiaj dzieje, z tysiącami rannych, z tysiącami zabitych i tak dalej. Na przykład, podam ci przykład, do tej pory zginęło w ciągu kilku dni 40 małych dzieci w Rosji. No. Od odłamu. No. U nas ani słowem, no. W naszych, wiesz. Sytuacja jest ogólnie, jak tutaj była ta kretyna, co myśmy tutaj mówili, co ma robić ta idiotka w tym Nowym Jorku, prawda? Ta jej córka, ta jej siostra, tak? Tak. No to jak zauważyłeś, sytuacja jest jeszcze gorsza niż kilka dni. Tak, on to zauważył, oczywiście. Coraz większe jest zaostrzenie. Zaostrzenie jest, tak. O to chodzi. Tylko taki tytuł, bo już nie chcę tego rozjawiać, nie mam na to czasu. W ATO pożałowali na 129 abstrieł pozycji okupacyjnych wojsk i pieniądz głównego udara apałczynia z aeroporta Doniecka na Ługańskie naprawienie. Albo apałczyńcy pokazali OBSE, amerykańską aruzję, zakwestionowane w aeroportu Doniecka. Więc sobie tam straszne rzeczy. A poza tym tam jest straszna jadka, że jak u dzieci giną, to są zdjęcia tysięcy dzieci poranionych. Tak. W ogóle bez nóg, bez niczego, babci rozerwanych na kawałki. Straszliwa historia. Tutaj w ogóle nic u nas nie ma na ten temat. Tam są ciężkie boje. Ciężkie, słuchaj. Z artylerią, z kulomiotami. Znaczy wiesz, minomami. Że takie są działania, które miny rozrzucam po całej okolicy. Tak. I dlatego ja już gaszę, teraz tylko klimat. Ciężkie boje. Ciężkie boje. Ciężkie boje. Mówię, jeszcze raz powtarzam. Nienormalne potyczki, tylko ciężkie boje tam trwają dzisiaj. I wczoraj, i przedwczoraj. No ale przecież ty się tym zajmujesz, ty ale to czytasz. To dla ciebie, dlatego no. Ja to mówię. Tak. Żebyś skonfrontował to, co ja ci teraz mówię, z tym, co jest u nas w prasie. Także ty już tu jemu przekazałeś, to dziękujemy za informację, dostarczymy. Zobacz. Także ciężkie boje. Ciężkie, takie przedwczoraj. Tutaj są zdjęcia, ja tego nie zobaczyłem na to czasu. No. Jest to tak przypadkowo, że weźmiesz taką kasetę, no. Jest takie wideo. To ty masz normalnie takie walki, jak pod Stalingradem. Jak pod Stalin, tak. Tak, zaciężne, takie jakieś, takie dramatyczne, wiesz, no takie już na ostatni, jak to się mówi, kurwa, wiesz, styk, tak zwana walka. No. Tak jak pod Stalingradem, zobacz sobie, jaka tam musi być sytuacja. Tak. No teraz są inne walki, wiesz, teraz są inne, teraz tęcza może być spalona, może, wiesz, no. Nawet zamach jakiś może być, jakoś drugi. Różne kompromitacja zamach, może być oczywiście. W łazienkach, oglądaj w telewizji Wisiolandia, jak obsługa kradnie kotlety. Ja zaraz ubieram, bo ja tylko czekam, bo nie chodziło o jedną rzecz, nie chodziło o... Jak to poszczególne osoby są sługami szatana diabła, usraj się, nie daj się, ciepło duchy, lekko duchy, które te osoby boją się nawet może niskich głosów, no ale jak ktoś był w wojsku, to powinien być odporny na jakieś tam niskie głosy. Ja ci powiem, najgorsze jest to, i że wszystko, no, Żydzi są winni wszystkim. Międzytajemną, że tam nie tylko są straszliwe boje, w ciągu 3-4 ostatnich dni, ale no. Coś lepszego jeszcze. Tam jest temperatura aktualnie minus 20 stopni. Zimno. Bo to jest od nas 1000 km na wschód. I tam jest zupełnie inny klimat. Tak. Oni się leją do ciebie w temperaturze poniżej kilkanaście stopni poniżej zera. I te babcie nie mają drzewa, nie mają nic, nie jest głód jeszcze tym bardziej. Bo oni nie dają emerytów tym bardziej. Tak. Tak. A wy jak nie czytaliście Biblii, tak nie czytacie jako te barany nosem pociągają. Ja się tylko dziwię temu Putinowi, bo tak. To co tam się dzieje, to ja nie wiem na co on tam. To jest atak, powinien być, słuchaj, całej armii rosyjskiej czerwonej na tą Ukrainę, wypierdolić to wszystko w huk,
powietrze i do widzenia. No, no. Zakończyć raz na zawsze tą całą dyskusję. No to więc widzisz. Jaka to robota. Także dzisiaj mamy 15 stycznia no, dobrze, 2015 roku. Pamiętasz, ta idiotka tutaj przyszła? Myśmy coś tam, znaczy ja jej tam mówiłem. No. To nie jest wesoło. No ona tak się śmiała, tego śmiego. No. Teraz ja tutaj patrzę przez omyłkę. No. Zupełnie przez omyłkę. No. Widzę, że tam jest dramat, no. Dramat jest, w sensie no. tego... Szatana. To znaczy, tak, szatana i mało tego, dramat, w sensie natężenia bardzo nasilonego tak. walk. Walk, na tym oczywiście. Froncie to, typu Donbas. Tak. No. No. A kto by to przyznał? Przecież ci mówili, że było zamieszanie tak. broni niedawno. No, no, no. Tak. Taka robota, że jak człowiek nie jest Panem Bogiem, to tak jest potem. Owoce tego złego świata. Takie są, widzisz, sytuacje. A teraz wychodzą, co byś... Nie mogę. Nie mogę nawet nic jeść, ponieważ ja mam taką straszliwą historię, że ja mam złe trawienie. Ja nie przejdę 10 km, ja w ogóle nic nie mogę jeść. Nic. Zbieram się. Jest to przy okazji jakiś tam święci, więc... No dziękuję ci bardzo za wsparcie. Matce Boskiej. Tak, Matce Boskiej. Bo no. Dlaczego? Bo w tych ciężkich dniach wojny mam przynajmniej przyjaciela. Tak. Teraz będziemy się bronili nawet z własnym karabinem maszynowym, z wystawieniem przed oknem. No. Ale świetnie było, jak ten mój rower, żona, która schorona w ciężkim strzelaniu, wokół ich tego bunkra tam na, przy tym placu, ja całe ten tą zwały trupów, jak ona będzie się broniła przed tymi bandziorami z Ukrainy z bronią. Tak. Wiesz, bo ona umie strzelać. No. Ona była na tym kurcie na strzelnicy. No. Ale fajna była ta awantura, taka komiksa, nie wiem, ale cholera, dlaczego byś nie poszła na drugą część kursu? Tak. Bo ty strzelasz z lekkiej broni, a tak jest na miejsce, to jest zapłacony abonament na strzelanie z ciężkiej broni, tak? Z ciężkich karabinów tak. Wolna jest to. Nie przeszła tego kursu drugiego, tylko ten pierwszy z lekką bronią. Tak, oczywiście. I ona się śmiała z tego, że zwały trupów wokół jej domu będą. A ja uważam, że to tak może właśnie. Być. Ona się śmieje. A potem się okaże, że te bandy uzbrojone z Ukrainy będą przenikały na teren Polski. Tak. Bo to jest normalne, jak tam jest głód, bo teraz głód aktualnie na Ukrainie. Jak tam nic nie ma, tam jest bezrobocie totalne, stuprocentowe, to co oni mają robić, ci chłopcy, z tą bronią? Pomyśl, no co oni mają robić, no. jak tylko z bronią rabować gdzieś nawet przez granicę. O to chodzi.
I to jeszcze zima, bo tam jest inny klimat. Tam nie ma takiej łagodnej zimy jak teraz, tutaj w Polsce. Tam jest minus 10 stopni. Mm-hmm. We wschodniej Ukrainie. No właśnie. Bo to jest inna strefa klimatyczna. Nie no, to jest kosmos. Nie wiem, te takie dobre, jakie, ten Putin miał takie jakby dobre intencje, chciał jakby to załagodzić pokojowo, ale ja widzę, że to tak. Się nie da. Nie da się. To, się, to trzeba wkroczyć wojskami i to z wszystkich stron, z Białorusi, z północnej tutaj, z tego Briańska tam. Nie no, to się nie da inaczej, no. Bo jeżeli oni tego nie zniszczą teraz, to będzie to się ciągnęło przez następne kilka lat. Także zostawić się w spokoju najlepiej. Nie można, bo oni ciągle strzelają, ostrzeliwują te dzielnice mieszkaniowe w Doniecku. Jak ty możesz to spokojnie zachować? Jak tam starzy ludzie i dzieci giną. No, jak idzie dziecko do szkoły i jest rozerwane na 20 części. No na 50. Bo tam coś szkoły działają w Doniecku. Mm-hmm. No wyobraź sobie, mały 5-letni czy tam 10-letni chłopiec idzie do szkoły na lekcję, tak? I teraz zaczyna się obstrzał artyleryjski Doniecka. No to co z takim dzieckiem będzie? No, a odłamki? Słyszałeś o sprawie odłamków, prawda? Mm-hmm. Mm-hmm. Taki malutki patwarek. Piękne są dzieci, zawsze, nawet brzydkie dzieci bardzo ładne. Ty też byłeś brzydki. I cię bardzo kochałem. Dzieci Boże są zawsze. Ale jakie ty miałeś szczęście, bo ty miałeś babunię, ciotunię, miałeś mamunię swoją, miałeś tatusia. Miałeś? Słuchaj, jak oni cię kochali wszyscy. No, jak oni cię kochali. Tak zawsze jest. Ty byłeś otoczony jaką miłością? Jaką miłością? Boga. Poprzez ludzi. Tak. Te naturalną babcie, na przykład jak ty tam gdzieś tam jako chłopczyk miałeś, gdzieś tam leciałeś po tych ogrodach tysiącami kilometrów po tych ogrodach pod Białymstokiem i ta babcia od razu stała z całą baterią ciast obiadu dla ciebie, dla chłopca. Nie, mówi się, że dla dziewczynki stała z chlebem i solą. No jakie dziewczynki? Tak musisz mówić. Dla każdej. Z chlebem i solą czekała. No przecież nie chodzi dziewczynko, tylko chłopca. Ja różnie, raz tym, raz tamtym. Że musisz więcej strażnicę, wy tam stoją świadkowie, to poczytaj strażnicę, to się dowiesz, że tam nie ma ani chłopca, ani dziewczynki, nie ma imienia, nazwiska pod artykułem, który został napisany, nie ma nic, bo wy to dosłownie jesteście, że coś musicie wiedzieć. No. O jaki i tak się spóźniłem, bo i tak za późno. A gdzie ty się spóźniłeś? Ale nie jesteś z nikim umówiony. Ale ja, wiesz dlaczego ja to tak mówię? Bo potem się ciemno robi koło pół do czwartek. Będzie ciemno, będzie. Muszę się ubrać. Nie, ja jestem przerażony. Ja tak teraz przez omyłkę sobie spojrzałem na stronę dotyczącą bliższych informacji na temat tego, co się w tym Doniecku dzieje. Nie, kochany, to przerość przychodzi ludzkie pojęcie, naprawdę. No, to jest szokujące zupełnie. Szokujące, kochany. Wojna na całego, niestety. No. I to jaka? Nic u nas ani słowem. Tak. W Polsce ciszy. Nic się nie dzieje. Także wiesz, musisz, Jaśku, być bardzo dzielny. I wiesz co, mnie to dlaczego interesuje? Ja ci wytłumaczę, ja tam byłem. Zresztą, że ja byłem kilka lat w Rosji na budowie, czy ty tego nie rozumiesz? Zaznam tamtejsze historie wewnętrzne. Mm-hmm. Bo ja tam przebywam, więc mnie to strasznie boli, bo ja... Zobacz, jak Obama jest w akcji, zobacz. A, to jest marionetka zupełnie w rękach żydowskich. Ale jak pięknie nagrany film, że on, jak Chinka z Chińczykiem pobierają pieniądze z bankomatu, on podbiega, zabiera jej torebkę i ucieka, a ten Chińczyk jako gruba świnia biegnie za nim z wielką mocą, chcąc go dogonić, ale nie dogoni, bo on jest jako ten czarny diabełek Obama i po prostu z uśmiechem, zębami wybałuszonymi robi to z gracją, że zabiera jej torebkę, okrada ją z gracją i ucieka. I to jest pochwała właśnie, no, że trzeba umieć korzystać z tej złej mamony, jeżeli jest. Tak jak Jahwe Bóg pozwolił Żydom okraść Egipt, wyszli ze złotem, no, ale oni zrobili błąd, bo krowę ulepili sobie z tego. Krowę. Także widzisz, o, Obama, patrz, jak kradnie. Widzisz?
Piękny ten Obama w czarnym tym, a czarne wyszczupla. Szkoda, że Rodowicz nie wiedziała, że czarny kolor mógłby ją wyszczuplić. To dobry numer, słuchaj. To dobry numer. Niesamowity. Także widzą Państwo, że ten, który alkohol spożywa, pije wódkę, piwo, wino, wódkę, proszę Państwa, to musi kłamać. Każdy kłamie. Każdy oszukuje. Ten, kto kopci, musi kłamać, musi oszukiwać, że idzie na spacer. Przecież on jak wstaje, to wiecie Państwo, jak wstaje, to o 6 poszedł spać, bo to komputer i te bajki go tak podniecają. Wstał, Jaśko, już koło 9. Oczywiście jak się wstaje, jak się szura tymi zanawieskami, no właściwie to jeszcze były okna zasłonięte, ciemno było, jeszcze można było spać, ale jakie to jest durne wszystko, Państwo, zobaczcie, jakie to jest durne. Bo jak nie ma papierosów, to on wcześniej, o co chodzi, wcześniej nie wstanie. A jak są papierosy, to on wcześniej wstaje, bo papierosy, bo już go ciągną, ciągnie do papierosów, po pierwsze, po drugie ciągnie go do komputera i do tych plotek, a że tam w Donbasie jest wojna, proszę Państwa, większa jak pierwsza światowa. No i takie różne rzeczy. A w internecie przecież mamy to, co ktoś, proszę Państwa, nam poda. To, co ktoś zapisze. Nic innego w internecie mieć nie będziesz. Dlatego też widzicie Państwo. Czy można powiedzieć, że to jest ta nieudana próba osadzenia islamu w Europie. Właśnie to jest... Na temat, proszę Państwa... Myślę, że to właśnie powinien być... Napadów. Ataków terrorystycznych, tu rozmawiamy dzisiaj na temat ataków terrorystycznych. Powinna być odpowiednia, powinna być europejska. No to nie ma nic, to nie jest. Przy czym tu jest rozmowa z ze znawczynią islamu, ale ona się na terroryzmie z kolei nie zna. To jest oczywiście bardzo zróżnicowane. Można powiedzieć, że jeżeli chcemy się pozbyć terroryzmu z tym przedrostem muzułmańskiego, to powinniśmy wspierać dobrą edukację i rozwój islamu w Europie, takiego otwartego. Zgadza się. Takiego, który wynika stąd, który jest rzeczywiście w tych społecznościach. Zgadza się. Żywy. Tak, tylko to jest na przykład tak, kiedy ja mówię o tym, na przykład powiedziałam to kiedyś w Polsacie, zdaje się, właśnie o tym kongresie teologów muzułmańskich, na którym byłam, i pan się oburzył, że to jest na Państwowym Uniwersytecie Teologia, że to mieszanie religii, ale na przykład na UAM-ie u nas w Poznaniu też jest teologia na Państwowym Uniwersytecie, a myślę, że to nie jest dobry pomysł jednak, żeby nie gdzieś jadą do Arabii Saudyjskiej czy do Pakistanu studiować, tylko studiują tutaj u nas. I to jest Państwowy Uniwersytet, potem są nauczyciele religii w szkołach państwowych, podręcznik jest zatwierdzany przez państwo, program nauczania, państwo również ma do niego wgląd. I wie, kto uczy. I to będzie inny islam, oczywiście, że tak. Ten, który odpowiada na... A poza tym ci studenci, oni... Na tę sytuację, proszę mówić, na tę sytuację. Mówili w tych barkach studenckich, stołówkach, na ławkach w parkach. To jest po prostu taka też, no, można powiedzieć, inkulturacja, integracja również społeczna, ale intelektualna również. Prawda? I to jest właśnie ta droga rozwoju. No, taka bardzo fajna inicjatywa jest. Bardzo widać, jak nasze myślenie podlega presji medialnej. Patacze nazywają to eugenicką dostępnością. Jaśka, jakim wpływom ewolucji podlega? Jakim wpływom? To, co mu tam podadzą w internecie, to on czyta, się podnieca. Bardzo widać, jak nasze myślenie podlega presji medialnej. Patacze nazywają to eugenicką dostępności. Fatalnie kobieta mówi po polsku. Fatalnie zmęczyłaś. Dlatego ciebie wyłączyłam, przełączyłam. Można fatalnie, fatalnie. Niech ona by miała brzydki głos, podobny do potwora. Ale niech ona by mówiła z dykcją, akcenty właściwe. Jesteś z Szwajcaria potrzebny.
Czyli widać, jak nasze myślenie ulega treści medialnej, badacze nazywają to heurystyką dostępności. Heurystyka dostępności to jest takie rozumowanie. Albo stówka. Jeśli dziś przyjdą do Eurobanku i podpiszą umowę, jeszcze dziś bank wypłaci im gotówkę. A jak nie zdąży, to gwarantuje 100 zł rekompensaty. Przyznanie kredytu i rekompensaty zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Regulamin akcji dziś gotówka albo stówka oraz opłaty i prowizje dostępne. Także proszę Państwa, gotówka albo stówka, kochajmy się jak bracia, a rozliczajmy się jak Żydzi, proszę Państwa. Tak czy siak, kochajmy się wzajemnie, proszę Państwa. A najbardziej, proszę Państwa, kochajmy Żydówki. Kochajmy Żydówki. Kochajcie Żydówki, kochajcie nas. Kochajcie Żydówki, kochajcie nas. Bardzo widać, jak nasze myślenie podlega presji medialnej. Badacze nazywają to heurystyką dostępności. Elegancka odzież i dostępne dodatki. Stroje dla pani, panów i dzieci. Na studniówkę, bal karnawałowy czy inną ważną okazję. Centrum mody w Nadarzynie. 5 km za Jankami. Kupisz w niedzielę, zjesz gratis. Zakwaszenie organizmu. Ale stworzenie przeciwdrogane się obrazi. Stres i nawet wiele produktów spożywczych. To tylko niektóre przyczyny zakwaszenia. Ale stworzony przez Boga na jego obrazie podobieństwo, z których zrodzili się Kain i Abel. Ale stworzony przez Boga na jego obrazie podobieństwo, z których zrodzili się Kain i Abel. Ale stworzony przez Boga na jego obrazie podobieństwo, z których zrodzili się Kain i Abel. Ale stworzony przez Boga na jego obrazie podobieństwo, z których zrodzili się Kain i Abel. Giganetu, SMS-y bez limitu, 100 minut do wszystkich i darmowe aplikacje. Na 30 dni za darmo. Chcesz wszystko za nic? Przeżyj swój pierwszy raz z Virgin Mobile. Czas promocji ograniczony. Szczegóły na virginmobile.pl. Rodzice miewają problem z rozpoznaniem rodzaju kaszlu u dziecka. Zapytaliśmy o to lekarza medycyny Piotra Kolskiego. Rodzice mają prawo mieć wątpliwości. Zamiast zgadywać, lepiej podać Herbapect Junior. Wyrób medyczny Herbapect Junior na kaszel suchy i mokry. Mięso drobiowe zawiera dużo białka i mało tłuszczu. Mięso drobiowe zawiera potas i magnez. Może wreszcie coś więcej powiesz? Teraz w Lidlu świeże mięso drobiowe kupisz minimum 20% taniej. Na przykład filety z piersi kurcząt po 12,35 za kilogram, a uda z kurcząt po 6,15 za kilogram. Mięso drobiowe minimum 20% taniej. Lidl, co tydzień coś nowego. Jestem za godzinę. Jakiś kotce, mówiąc szczerze, że on nie wiedział, ale mógł mnie zapytać. Radio Tok FM Euro. Jeśli teraz ja jestem odpowiedzialny za to, co zrobię. Odpowiedzialny za niego w ogóle. On wtedy, wiedząc, że to polega na piątkach, o naszej piątce nic nie wiedział, tylko że ja jestem w piątce. I on już robił swoją piątkę. Tak to się rozmnażało. Radio Tok FM Euro kończy ta ekstra. To była jedyna możliwość, że nie podpadnie ta organizacja. Przecież była Pilecki potem jako ochotnik dostał się do Auschwitz. Jako ochotnik zorganizował sobie wycieczkę, że bez wiedzy Niemców, bo sam sobie wszedł do nich do wozu i sam sobie wyszedł, bo jesteście razem z nami. Chcę powiedzieć także jeszcze jednej ważnej rzeczy. Otóż jutro odbędzie się w województwie śląskim sesja nadzwyczajna Sejmiku Śląskiego. Takie sesje odbywają się niezwykle rzadko. Sytuacja jest niezwykła, niezwykle poważna. I chcę powiedzieć, że na wniosek i kolegów, koleżanek z Prawa i Sprawiedliwości, z Solidarnej Polski, jesteśmy razem tutaj. Jutro ta sesja się odbędzie. Proszę sobie wyobrazić, ten wniosek złożyliśmy w poniedziałek. Przewodniczący Sejmiku z Platformy Obywatelskiej miał na to 7 dni, żeby wyznaczyć termin spotkania, kiedy wyznacza w piątek wyznacza. Wtedy, kiedy wiadomo, że nie będzie tutaj parlamentarzystów ze Śląska. To jest po prostu niebywały skandal. Zobaczymy, co to jest.
a naszą uczną formalizację na bieżąco. Taka sesja miała miejsce dekadę temu, pamiętam. Był wówczas wicepremier Jerzy Sauser. Ja się zastanawiam, kto jutro przyjedzie do Sejmiku Śląskiego. W jakiej randze będzie ta osoba, która będzie przedstawiała program likwidacji polskiego górnictwa, tak jak Beata Kempa, pani poseł powiedziała w nocy. To jest egzekucja na część górnictwa. Tak, to jest egzekucja. Nie bójmy się tego słowa. Pod osłoną nocy może warto do tego wrócić. Ważne decyzje i scenariusz działania podejmowany przez ten rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u związany jest także z nocą. Przypomnijmy sobie, proszę pana, sprawę dotyczącą przyszłości Polski i polskich lasów. To była ciemna noc i teraz górnictwo. Także tak bardzo ważna debata w parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej pod osłoną nocy. Tak jakby nie chciano, aby obywatele, aby Polacy dowiedzieli się tak naprawdę, o co w tym wszystkim chodzi. Dokładnie, ale ludzie nie są tacy głupi, zaglądają w media, telewizji, które trzeba zaglądać. Chcę ojcu powiedzieć, że pierwszy raz wiem dokładnie takim sposobem procedowania ustawy, która dotyczy naprawdę wielu tysięcy ludzi i dotyczy miast, które są dzisiaj zdegradowane. Kto z słuchaczy Radia Maria miał okazję być w Bytomiu, ten może zobaczyć doskonale to, co tam się dzieje, jak to miasto jest potwornie zdegradowane. To jest skutek reformy Jerzego Buzka sprzed wielu lat. Do dzisiaj się to ciągnie. Wielu górników no, dostali oczywiście odprawy. To wtedy tak sprzedawano medialnie. No, dzisiaj też się mówi, dostali ci odprawy. Górnicy domowi też zostaną przeniesieni. Oczywiście, więc oni będą pracowali w kopalni Piast. No, kilkadziesiąt kilometrów dojeżdżali. No to jest skandaliczna rzecz. Ale nie było jeszcze jednej rzeczy, nad którą warto było się pochylić. Otóż nikt tak może nie wyeksponował tego, co mówił już wiele miesięcy temu. Mówił Zbigniew Ziobro. Mówiła Beata Kempa. Oni mówili o pakiecie klimatycznym. Bardzo mocno atakowali pakiet klimatyczny i chcę państwu powiedzieć jedną rzecz. To jest odprysk pakietu klimatycznego. My się nie dziwmy, że oni dzisiaj próbują likwidować kopalnie polskie, bo proszę zobaczyć, co w tym pakiecie klimatycznym jest, to co ojciec mówi, co się będzie działo z polską energetyką, jak to będzie wyglądała nasza przyszłość, bezpieczeństwo energetyczne. No taka jest polityka klimatyczna, którą podpisaliśmy. No to było przedstawiane jako sukces. A co dzisiaj się dzieje? No mamy właśnie ten pierwszy kroczek, dramatyczny niezwykle na Śląsku, bo to jest krok, który wiąże się z likwidacją miejsc pracy. To jest skandal, absolutny skandal. Jeszcze jedno chcę powiedzieć. Dzisiaj, ojcze, odbyło się spotkanie w Kurii Gliwickiej związkowców, którzy prosili o modlitwę, prosili o to także, żeby Caritas przekazał koce dla tych górników, którzy protestują na dole. Chcę powiedzieć, że bardzo mocne na słowa padły z ust księdza biskupa Jana Kopca, który mówił właśnie, że nie wolno tak traktować ludzi. Człowiek nie jest, przepraszam, że użyję tego słowa, szmato. Nie można tak podchodzić do ludzi po prostu. Tu potrzebny jest dialog, bo jeżeli nie będzie dialogu, to boję się, że ta sytuacja może się wymknąć spod kontroli. Niech nikt nie narzuca tej retoryki i nie proponuje pani premier, żeby była drugą Margaret Thatcher. Bo to, co się stało w Anglii w latach 80. wiązało się z ofiarami także na ulicach. Nikt tego na Śląsku nie chce. Ludzie pokojowo protestują, ale oby nie przelała się czara goryczy. Przed nami kolejny wieczór i najprawdopodobniej kolejna noc. Blok głosowań zaplanowano na godzinę 21. Proszę pana, jeszcze do końca nie wiemy, nad jakimi projektami Sejm będzie głosował, ale istnieje ta uzasadniona obawa, że także wśród tych głosowań może znaleźć się ten zgubny dla polskiego górnictwa projekt rządowy dotyczący tak zwanej restrukturyzacji górnictwa. Jeżeli ojcze dzisiaj nie znajdzie, to znajdzie się jutro w bloku głosowań, ale oby, mam nadzieję i módlmy się o to, że się w ogóle to nie znalazło, dlatego wiążę dużą nadzieję z tym, że będzie się ta kolejna tura negocjacji, że z Warszawy jednak ci negocjatorzy przyjadą, że nikt nikogo nie będzie przy tym stole obrażał. Liczymy na dialog i liczymy na to, żeby przedstawić jakieś propozycje górnikom, żeby naprawdę załagodzić tą całą sprawę i żeby to wszystko się nie rozlało na ulicę, żeby po prostu nie było tutaj czegoś, czego nikt z nas nie chce, żeby Polaka nie stawiać przeciwko Polakowi. I jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć. To są te dopłaty do górnictwa. Szanowni Państwo, z podatków, bo o tym mówią często posłowie, czyli sprywatyzować, zamknąć albo sprywatyzować. Proszę Państwa, rocznie z podatków do budżetu państwa wpływa ponad 7 miliardów złotych. Chcę Państwu powiedzieć, bardzo mocno podkreślając, że takie przedsiębiorstwo górnicze jest obciążone 34 podatkami.
z czego 9 jest charakterystycznych tylko dla górnictwa. Naprawdę to są ogromne pieniądze. To są tysiące miejsc pracy, a jeżeli chodzi już o te całe dopłaty, to nie wiem, czy mówię to na antenie Radia Maria, ale to trzeba bardzo mocno powiedzieć. Proszę sobie sprawdzić, jakie są dopłaty do górnictwa w Niemczech jeszcze. Oczywiście tam górnictwo węgla kamiennego 2018 po prostu zniknie, nie będzie już, ale oni tam mają górnictwo węgla brunatnego. Jakie są dopłaty na świecie do ropy naftowej, do gazu ziemnego w skali rocznej, bo to są raporty, to jest 547 miliardów dolarów. A do górnictwa węgla kamiennego w skali świata to jest 7 miliardów dolarów. Dlaczego? Bo państwa po prostu chcą, po pierwsze, żeby dbać o swoje gospodarki, o miejsca pracy i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bezpieczeństwo energetyczne. Bezpieczeństwo na największe pokłady w Europie, to jest nasze bezpieczeństwo. Nie niszczmy tego i pamiętajmy jedną rzecz, że jest pewna cykliczność na rynku surowców. Cykliczność, że dziś jest trudna sytuacja i na rynku ropy naftowej i górnictwa węgla, w górnictwie węgla kamiennego, ale ta sytuacja, ten trend się odwróci. To tak jest, bo tak po prostu to są nieubłagane prawa ekonomii. Co wtedy? Będziemy bez kopalni i surowce, do których nie będziemy mieli dostępu. To ciekawe, dlaczego, przepraszam, firmy prywatne chcą kupić na przykład te 3 kopalnie. Przecież była taka oferta. Prawda? No i do tego proszę pana, chociażby Niemcy, którzy tworzą w Polsce kopalnie, tak. Im się opłaca, tak? Czy Australijczycy, którzy koncesję na wydobycie otrzymali, czy jeden z najbogatszych Polaków, który chce wybudować kopalnię. No ciekawe, że im się to wszystkim opłaca, że firma się zgłasza z jednego ze śląskich miast i mówi, to my chętnie kupimy 3 kopalnie z tych 4. A ci chcą zlikwidować. I słucham rzeczywiście tych wypowiedzi nocnych. Ja wiem, że górnictwo powinno przejść cały proces reformy. I to jest oczywiste. A górnicy też nie mówią, że nie. Ale nie róbmy tego w taki sposób. No, nie mówmy górnikom, nie mówmy z nich wariatów, że my wygaszamy, restrukturyzujemy. To jest likwidacja. Likwidacja miejsc pracy, konkretnych miejsc pracy. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Jutro nadzwyczajne posiedzenie Sejmiku Województwa Śląskiego. Będziemy oczekiwali także na relacje z tego posiedzenia, bo sprawa bardzo napięta i dramatyczna. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo z panem. Z panem Bogiem rozmawialiśmy, z panem Michałem Wójcikiem, byłem posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, obecnie radnym Sejmiku Województwa Śląskiego, odpowiedzialnym za struktury Solidarnej Polski na Śląsku. Nie ma racji, Kopaczowa znowu kłamie, bo ona mówi, proszę państwa, to nie jest egzekucja polskiego górnictwa, to chodzi o remont tych kopalni, co rozwojowano, to co. Także proszę państwa, przyjrzyjmy się tutaj, jak Obama atakuje. Drodzy Państwo, Radio Maria, trwają aktualności dnia. Przed nami kolejny temat. Witam serdecznie na antenie Radio Maria pana posła Jarosława Zielińskiego z Prawa i Sprawiedliwości, także byłego sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Szczęść Boże, panie ministrze, witam serdecznie i pozdrawiam. Panie pośle, dzisiaj także w pytaniach bieżących. Pańskie pytanie dotyczące procesu ewakuacji Polaków z Donbasu. Wiele obietnic, część z nich zrealizowana, ale z ogromnym poślizgiem. Czy państwo polskie zdało egzamin? Nie zdało egzaminu. Zadano, że ewakuacja nastąpi wcześniej, miała nastąpić świętami Bożego Narodzenia, 6 grudnia, o co zapewniała pani premier Ewa Kopacz, tego terminu nie dotrzymano. Nie dotrzymano także następnego terminu oficjalnie ogłoszonego, to miał być dzień 29 grudnia. Nasi rodacy, którzy czekali na tę pomocną dłoń ze strony ojczyzny, po raz kolejny się zawiedli. Mówię po raz kolejny, bo zawiedli się w historii nieraz, choćby poprzez brak etapia
pielęgniarki, którą też czekali. I tutaj też spotkał ich wielki zawód, bo okazało się, że ani przed świętami, ani po święta przed Nowym Rokiem nie było w Polsce. Mimo, że przygotowali się do tego wyjazdu, wiązali z nim wielkie nadzieje. Niektórzy zrezygnowali z pracy, jeżeli ją mieli, a niektórzy mieli tę pracę, sprzedali mieszkania, bądź je pozostawili bliskich. No i chcieli też przyjechać do ojczyzny, gdzie będzie bezpieczniej, gdzie będą mogli zacząć nowe życie. I niestety nie było tak zawiodło. Teraz częściowo zrealizowano z opóźnieniem trzytygodniowym ten manewr ewakuacji. Dzisiaj usłyszeliśmy od ministra spraw zagranicznych, bo pytaliśmy o to, że one nie niestety to jest jedyna akcja, nieprzewidywane, nie są przewidywane kolejne. Nie ma się bać, jak dziecko nie powinno się rodzić. Polacy byli zainteresowani, a wiemy, że mogą być zainteresowani, są zainteresowani. Niestety Polska przyjęła bez pomocy i opieki tych, którzy w sposób indywidualny przyjechali do Polski. Albo każdego naszego rodaka, który ewakuował się czy to w sposób zorganizowany, czy w sposób indywidualny z tych zagrożonych terenów, gdzie trwa wojna, gdzie nie ma bezpieczeństwa, trzeba było toczyć przed stroną pomocą naszego państwa, ale państwo nie zdało się. Ale nie oszukaj, dlatego dziecko nastąpiła właściwie komunikacja państwa polskiego też na arenie międzynarodowej, bo przecież w tę sprawę ewakuacji była zaangażowana Ukraina. Przypomnę, że w 2006 roku, kiedy ewakuowali się 250 osób z wschodu, z Libanu, wtedy nie było takich problemów. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, który świeżo po objęciu władzy kilka miesięcy po stworzeniu rządu, przeprowadził tę ewakuację w sposób prawny. Nie było żadnego problemu. Teraz tutaj mamy sytuację łatwiejszą, bo państwo ukraińskie jest przyjazne dla tej sprawy i podjęło współpracę, a polskie państwo nie potrafiło tego przeprowadzić. Dobrze, że ta ewakuacja tych 170 osób nastąpiła wreszcie, ale powtarzam, była ona i spóźniona, i niepełna, i długo niestety łudzono naszych rodaków, że to będzie już, a ten termin się odsuwał. No i na dodatek teraz też nie ma żadnej pewności, że polskie państwo odpowiednie przygotuje opiekę, pokieruje lotem, to może do losu ułożyć. No właśnie, panie ministrze, o to się miałem w tym momencie pytać. Oni są już w Polsce. Dzięki Bogu udała się ewakuacja z tego zagrożonego napięciami i konfliktem zbrojnym terenu. Polacy z Donbasu są w Polsce. Wiemy o pewnych znamionach jakiegoś procesu ochronnego, który ma trwać do 6 miesięcy. I pytam się także pana, jako byłego ministra w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, czy ten resort obecnie jest przygotowany na to, żeby tych ludzi jakoś zaaklimatyzować w naszym społeczeństwie, dać im pracę, dach nad głową, bo przecież to będą za pół roku bardzo konkretne problemy i dylematy, przed którymi oni staną. Nie jest niestety resort spraw wewnętrznych do tego przygotowany w pełni. Nie jest całe polskie państwo przygotowane, jak słyszymy. Bo jeżeli nawet ta opieka będzie zapewniona przez ten okres przejściowy, no, w ośrodkach, do których zostali ci nasi rodacy z Donbasu skierowani teraz. Jeden z tych ośrodków, panie ministrze, co warto zaznaczyć, to także ośrodek prowadzony przez Kościół katolicki. To ośrodek Caritas. Te media liberalne, lewicowe z jakąś łatwością wycinają również ten element mówiący o tym, że to jest także bardzo konkretne zaangażowanie i bardzo konkretna pomoc podarowana przez wspólnotę Kościoła katolickiego w Polsce. Dokładnie tak. Wiem, że to jest ośrodek Caritasu. No tak, niedawno mieliśmy. Takie są dane Europolu. Polakom. A zatem pytanie,
A nie wiem, czy pan dotarł do takich badań, bo przeprowadzone badania nad spitką słów w zamachu terrorystycznym. I na przykład, jeśli zamach produkuje biały, to jest to wszaleniec. Jeżeli ktoś czarny, to zazwyczaj to jest klasa społeczna, niewykształcenie i tak dalej, a jeżeli muzułmanin, to jest to religia. Czyli jakby, jeżeli to biały lub czarny, to zazwyczaj po prostu nie wynika się jakiegoś wyznania. Regeneracyjny serum do rzęs o podwójnym działaniu. Dzięki zerom z pecerkiem rzęsy rosną gęstsze i grubsze, a serum ze szczoteczką sprawia, że stają się mocniejsze i zdecydowanie dłuższe. Super! A efekty zauważyłam już po 2 tygodniach. Nie kosztuje majątek. Wcale nie. Będziesz pozytywnie zaskoczona. Dobrze brzmi świetnie. Panie pośle, bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz. Niepokojące jest to, że po raz kolejny zostają kolejnymi ciężarami na polskie samorządy. No widać, działalność tego rządu Platformy Obywatelskiej PSL-u na tym polega. Polega na psychologii stosowanej, czyli całą odpowiedzialność przerzuca się na samorządy, umywa się ręce za podejmowanie wszystkiego decyzji. Bóg zapłać, Panie Bogiem, rozmawialiśmy z Panem Bosłem Jarosławem Zielińskim, Proszę Państwa, Bernadeta. I ona, co ty, wariatka jesteś? A co ty, durna jesteś, wariatka jesteś. I on tak obraża. Państwa doma. Rozszerza się górniczy strajk na Śląsku. Do protestujących górników z 14 kopalń kompanii węgla dołączyli dziś koledzy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W kopalni Budryk w Ornontowicach po zakończeniu porannej zmiany wszyscy górnicy zostali pod ziemią. Akcja będzie mieć charakter rotacyjny i nie oznacza przerwania pracy, informują związkowcy. W pozostałych kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej trwają protesty na powierzchni. Fale protestów wywołało ogłoszenie przez rząd planu restrukturyzacji kopalni węglowej, które zakłada likwidację m.in. 4 kopalń. Obecnie rządowa koalicja PO-PSL w błyskawicznym tempie przeprowadza ustawę w tej sprawie. Same oszustwa, także do Biblii zapraszamy Państwa. Mówi, że jest to decyzja polityczna rozgrywana w ostatni kryzys społeczny w nadziei, że ludzie uwierzą w nas. Widzę Państwo, że nie ma teraz wydatków wojskowych. Są walki w Ameryce Wczoraj w Warszawie obradowało prezydium Rady Krajowej Solidarności Rolników Indywidualnych. Związkowcy wskazali na brak reakcji premier Ewy Kopacz na tragiczną sytuację w rolnictwie, głównie na rynku wieprzowym i zbóż mleka. Wskazano też, że nieefektywne działania rządu w kwestii poprawy sytuacji ekonomicznej rolników i brak dialogu, mówi Jerzy Kruczki,
Sikorski, na tablicy dość, powiedziałabym, takim jeszcze niezgodnym pismem młodego człowieka będącego w drugiej klasie podstawówki. Napisał dość obraźliwy tekst pod adresem nauczycieli. Chyba kwestia ustalenia, które z uczniów ten tekst napisał. Także można powiedzieć, że to badanie dokumentu to jedynko fałszerstwo, ale czasami właśnie na przykład taki anonimowy tekst. Czy można zastanowić się, bo nie ma na przykład pewnego konfliktu, no bo z jednej strony nauczyciel mówi, chcielibyśmy się dowiedzieć, kto pisał, bo jest to prośbę, ale z drugiej strony, proszę powiedzieć, chwileczkę, no przecież zdaje się, że mówiła o względu na niskie ceny szkoły, szczególnie teraz mówię od słowa 8-latka, który pisze nieporadnie na tablicy, co myśli w sposób niegrzeczny o swoich nauczycielach, jednak powinna ulegać takiemu ograniczeniu, a nawet zaznaczony w przypadku badania tego nie było możliwe, bo jedynym materiałem, jakim przedstawiono tekst protestu, wtedy nie uciekają. Napisy na drugim zawodu uchwalą, a także, żeby tego to jakieś działania promocji bezpieczeństwa ludzi oraz środowiska w kontekście prac laboratoryjnych z wykorzystaniem organizmów i mikroorganizmów pod GMO, Senat wniósł do ustawy 6 poprawek o charakterze korygującym i redakcyjnym. Młody człowiek pisał niestety o stosunku do swojego koleża. Można powiedzieć, że to dość dziwi fakt, że senatorowie nie zauważyli szkodliwych zapisów ustawy. Prawo i Sprawiedliwość sprzeciwiało się każdy widzie państwo, fabryka zebraków, że ludziom zabiera się różne rzeczy, a potem robi się z nich żebraków. No i ta Polska u tej, szczególnie Warszawa, u tej Unii Europejskiej stoi jako główna żebraczka, żebracznica. No i mówimy, że żebracznica to jest Warszawa i że żebracznicy są poszczególne pomniejsze żebracznice. Ludzie muszą iść prosić, ludzie muszą iść do Caritasu po prośbie. No ale też Mama Mary Wagner Jane apeluje do Polaków o podpisywanie petycji w obronie jej córki. Petycja została wystosowana do Komisji Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Prokuratora Generalnego Kanady o sprawie napisania. Jak wyjaśniono, obrończyni życia usłyszała zarzuty za wejście do poczekalni Centrum Aborcyjnego w Toronto. Przebywającym tam matkom rozdawała białe i czerwone róże wraz z karteczkami, na których były wyjaśnione alternatywne rozwiązania względem tzw. aborcji. Jacek Kotula, szef Stowarzyszenia Kontra In Vitro, mówi, że musimy wspierać Mary Wagner, ponieważ ona broni praw nienarodzonych dzieci. Tam wiecie, społeczeństwo śpi i nie reaguje na takie sprawy jak bezprawne łamanie praw człowieka. I ze sztucznym zapasem energii na 9 godzin. Z apetytem na obiad poranny, z pragnieniem wyrachowania, z zaprogramowaniem numer 1. Na ekranie nasz gościa przypomina pewne poruszy i zapali i drogi rabą w Kanadzie poprzez te pikiety, poprzez te różne manifestacje, protesty, wykonanie listów. Możemy rzucić im opinię publiczną na to, czy dzieje się tam krzywda obywatelom Kanady, a tym bardziej, że jutro ma się odbyć rozprawa w sprawie Mary Wagner, która obecnie przebywa w więzieniu w Milton. Prawdziwe dzieło można poznać po wyśmienitej rzeźbie, dokładnym wykonaniu, inteligentnych technologiach. Niemcy chcą umieścić uchodźców w budynkach dawnego obozu koncentracyjnego, podaje jeden z dzienników. Pomysł wysunęło władze miasta Szczęta, gdzie podczas II wojny światowej znajdował się obóz, w którym się odsunowano między innymi 700 przemysłowych robotników z Polski. Teraz pozostało w tych obozach, mieliby zostać umieszczeni polityczni uchodźcy z innych państw. Swojego oburzenia sprawą nie kryje poseł Dorota Arciszewska, nie ma w tym. Jak widać, że niemieccy już kompletnie
właśnie pracą wrażliwość. Nie wiem, czy to wynika z tego, że dalej każdego badania daleko można pójść, już tak albo tak jak daleko chcą zatrzeć, tak jak tym czym drogowym na światowe i nie wodze koncentracyjne. Jeżeli to jest prawda, to jest tam dobra, bo lepiej jest to dobra nie mieć. Proponowanie tego jest takiego, że to jest dotkanie w pamięci i nadawanie faktu, czyli dalej na światowe koncentracyjne. Nie tylko na terenie Polski, ale też na terenie Niemiec. Sprzeciw wyraża też nagrodę uchodźców z północnej Australii. Były to wiadomości w opakowaniu XXL299, a Kiwi w opakowaniu XXL799. W dzisiejszych rozmowach nie dokończonych raport genderowy w Polsce, a przedstawił go pan Agnieszka Nowińska, autorka raportu. Początek rozmów w Radiu Maryja i telewizji trwamy o godzinie 18.15, kontynuacja w Radiu Maryja o 21.30. Serdecznie zapraszam. W tej reklamie obecnych było 12 bardzo bogatych szejków. Szejkowie niewiele rozumieli, ale na koniec przyznali, że w trakcie nagrywania w powietrzu czuli coś takiego dziwnie bardzo premium. Chcesz poczuć się jeszcze bardziej premium? Sprawdź ofertę Get In Leasing. Po prostu mamy dzisiaj już, proszę państwa, 15.15, tak. Znów czuję się fatalnie. 8 minut po godzinie 14 zapraszam na popołudniową audycję z 2 godzin. Korzystamy z Tomu Trzeciego. Podaję informacje o numerach stronach, które podróżujemy w poszczególne części naszej publiczne. Tym twórco potężnych wszystkich rzeczy z 1 tygodnia w Tomie Trzecim, strona 549. Salmodia, strona 635. Czytanie, werset i modlitwa, strona 638. Natomiast informacja dla posługujących się wydaniem skróconym. Psalmodio znajdziemy na stronie 792. Zapraszam. I skorzystaj ze specjalnej oferty Volvo na modele 2015. Wybierz swoje Volvo z wyposażeniem wartym 12 tysięcy złotych w prezencie lub Volvo XC60 już od 127 900 złotych. Sprawdź ofertę produkowaną w salonach Volvo. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Twórco potężny wszystkich rzeczy, który cenę świata tych niezmiennych, światłem i czasem rządzisz mądrze, następstwo godzin ustalają. Średnio wiecie to nie, ale widzicie państwo, że bardzo chcą... Obecnie błędów jest mówienie upust zamiast opust. Dlaczego opust, a nie upust? Wyjaśnię może na konkretnym przykładzie. Otóż w salonach Citroena można teraz kupić auta z upustem do 28 tysięcy złotych. Opustem, a nie upustem, gdyż ceny Citroenu z rocznika 2014 zostały opuszczone. Nie popełnij błędu. Wybierz Citroena C3 Picasso z opustem do 25 600 złotych i w kredycie prawdziwe 0%. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. Dochodzi 10.21, Anna Draganek, dzień dobry. Ponad 1100 osób pod ziemią i 100 na powierzchni w kopalniach należących do kompanii węglowej. Trwa protest górników. Najwięcej osób protestuje w kopalni Brzeszcze, około 460. Z kolei w kopalni Sośnica Makoszowe 5 osób prowadzi głodówkę. Górnicy protestują przeciwko rządowemu programowi naprawczemu i planom likwidacji 4 kopalni. Czwartek jest dniem żałoby narodowej na Ukrainie. Prezydent Petro Poroszenko zdecydował o tym powtórkowym zamachu na cywilny autobus na wschodzie kraju. Zginęło 13 osób. Autokar miał zostać ostrzelany z systemu rakietowego Grad. Na koniec tych informacji sport. Dziś odbędzie się pierwszy z trzech zaplanowanych w tym sezonie w Polsce konkursów Pucharu Świata w skokach narciarskich. W Wiśle Malince zawodników czeka rywalizacja indywidualna. Na belce startowej zobaczymy aż 12 Polaków. Informacje kulturalne. Patrycja Wanat, zapraszam. Rodzina, przyjaciele i wielbiciele twórczości Tadeusza Konwickiego pożegnają go dziś na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w południe w domu pogrzebowym przy Powązkowskiej 43/45. Wnikliwy
obserwator nastrojów społecznych, erudyta i autorytet dla wielu pokoleń. Był mózgiem całej powojennej kinematografii. Bez jego pomocy nie powstałyby wielkie dzieła Jerzego Kawalerowicza, Andrzeja Wajdy i Kazimierza Kuca, wspomina aktor Olgierd Łukaszewicz, który współpracował z Tadeuszem Konwickim, m.in. przy filmie Dolina Istny. Ciepły, ważny, skupiony i przyjazny, taki jakby ktoś wyrośnięty bohater z zwierzoczego upiora czy z niebostąpienia, kolega na wieki, animator polskiego filmu, polskiej literatury, wielki partner wszystkich naszych największych tektonii wokół XX wieku. Tadeusz Konwicki zmarł 7 stycznia, miał 88 lat. Galeria zamiast przejścia podziemnego we Wrocławiu rozpoczyna się przebudowa przejścia Świdnickiego, najbardziej znanego w mieście przejścia podziemnego dla pieszych. Po tej przebudowie powstanie tam galeria. Zacznie ona działać w przyszłym roku, a piesi będą mogli przechodzić wciąż pod ulicą lub nowymi przejściami na powierzchni. I zostajemy w stolicy Dolnego Śląska. Najsłynniejsze gitarowe trio z Serbii, czyli Trio Balkan Strings, da dziś koncert we Wrocławiu. Grupa zagra w klubie Stary Klasztor. Przemek Pozowski. Trio Balkan Strings tworzył ojciec i synowie Zoran, Nikola i Żeli Kostracewiczowie. Repertuar grupy stanowią wyłącznie własne instrumentalne kompozycje jej członków inspirowane bałkańskim folklorem, nie tylko serbskim, ale także macedońskim, rumuńskim, bułgarskim czy mołdawskim. Muzycy łączą ponadto improwizacje jazzowe i elementy klasyczne czy orientalne. We Wrocławiu zagrają w ramach cyklu Ethno Jazz Festival Muzyka Świata w Starym Klasztorze. Wcześniej koncertowali zarówno w Polsce, jak i innych krajach Europy oraz w Stanach Zjednoczonych. Początek czwartkowego koncertu o godzinie 20. Kolejne informacje kulturalne o 14.20. Zapraszam. Pogoda. Dziś przelotny deszcz tylko we wschodniej i zachodniej Polsce. W pozostałych regionach powinno być sucho. Wszędzie też przejaśnienia. Na termometrach od 2 stopni w Zakopanem, 3-4 w Gdańsku, Warszawie, Radomiu i Kielcach, 5 w Szczecinie i Katowicach, do 6 w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Pozdrawiamy Państwa serdecznie. Dzisiaj 15. Analizujemy, sprawdzamy, dopytujemy, żeby zdać raport gospodarczy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć o gospodarce od poniedziałku do piątku po 12.40. Sponsorem raportu gospodarczego jest grafiki RP, spółka Axeda, producent systemów RP i Business Intelligence. Cezary Łasiczka, program Owczarek. Dzisiaj o fałszerstwach. W studiu pani profesor Ewa Gruza, katedra kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Fałszować zaczynamy wcześniej, bo już w szkole podstawowej. No ale o to... Może nie fałszować, bo to, o czym ja mówiłam, to jest raczej takie pokazanie, że już w takim wieku tworzy się dokumenty, które mogą być przedmiotem badań. No, pomyślałem sobie, że dystrybutorzy filmów, którzy wprowadzają podziały. Także ten film jest dozwolony dla wszystkich, a ten od 15, a ten od 18 roku życia sprawili, no jak to ktoś sprawił, także osoby, które są w grupie wiekowej, która jest nie wpuszczana na dany film, na przykład myślą sobie, no to ja przy pomocy nożyczek, kleju, żyletki i czegoś tam zakwalifikuje się do tej grupy, która będzie mogła ten film obejrzeć. Jest to również możliwe, ponieważ tak zbam dokumentów, które są również fałszowane, są dokumenty tożsamości różnego rodzaju. Zwykle jako dokument tożsamości, ciężko jest podejść do takich ludzi, dlatego świadkowie wiekowy mają teokratyczną szkołę służby kaznodziejskiej, aby jak najskuteczniej docierać do ludzi opuszczonych, samotnych, samotników. Dzisiaj 15 stycznia 2015 roku rozmawiamy o tych takich samotnikach, bo tu Polska to jest biedna i ten Janek jest biedny i ta Aśka jest biedna, która jest samotna. Rozumiecie? Jak jest jedyna, to jest źle. I te dokumenty były nagminnie fałszowane, ponieważ tam tak naprawdę nie przysparzało nic większego problemu. Bo jeżeli wzięliśmy taki dokument, to jeżeli pamiętamy to zdjęcie, było zdjęciem klasycznym, tradycyjnym, wklejonym i dodatkowo bitowanym w dwóch miejscach, więc prostą metodą było po prostu takie zdjęcie wyciąć z takiego dokumentu.
albo mieć cudzy dokument, poprzeć swoje zdjęcie, albo udostępnić swój dokument po to, żeby ktoś wkleił tam swoje zdjęcie. Tam była jeszcze tak zwana sucha pieczęć, która była częściowo odbita na papierze, częściowo na zdjęciu, ale to można było sobie bardzo łatwo poradzić. Ja już o tym mogę śmiało mówić, bo te dokumenty odeszły w niepamięć, już się nimi nikt nie posługuje. Prostą metodą było wziąć naszą zwykłą polską jedną złotówkę, która miała bardzo podobny sposób takiego urzeźbienia, mówiąc najprościej, gdzie można było to spokojnie odbić i nawet jeżeli to odbicie na tej fotografii tego z tej suchej pieczęci było niewyraźne, to i tak spokojnie można było z takim dokumentem funkcjonować. Można było się lekko postarzać, mimo że te dokumenty były wypełniane specjalnym tuszem, ale wystarczyło mieć czarny tłuszcz. Niektórzy nawet używali zwykłego czarnego flamastra. Można było lekko sobie tą datę zmienić. Numerze PESEL, dacie urodzenia. I takie fałszerstwa oczywiście były dokonywane. Takich fałszerstw było sporo, ponieważ dowód osobisty w tamtych czasach, kiedy one jeszcze funkcjonowały, był bardzo często wykorzystywany albo do brania kredytów przez tak zwane słupy. Człowiek brał kredyt i tak naprawdę nie obciążał ten kredyt tego, którego wziął, tylko właściciela dokumentu. Niepodpisywane to były w latach 90. bardzo dużo takich spraw. To były przede wszystkim wyłudzenia telefonów komórkowych. One były wtedy dość drogie, więc można było wziąć kilka telefonów na taki lewy dokument i tym handlować. I to też już na szczęście odeszło w niepamięć, ale lata 90. to były naprawdę miliony takich spraw. To były kradzieże czeków, tak zwane RORy, czyli pod rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe. Prawie wszystkie banki to miały. Nie płaciliśmy kartami kredytowymi, płaciliśmy czekami. Jak ginęły nam czeki, można było takie czeki na takie sfałszowane dokumenty uzupełniać i na każdej poczcie czy w małej jednostce bankowej bez potwierdzenia wysokości salda. Dzisiaj mamy, proszę Państwa, wszelkie tutaj dyskusje.